W dzisiejszej prezentacji przedstawię Wam nasze doświadczenia zbudowania startupu na takim rynku, jakim jest właśnie są książki elektroniczne i szerzej rozumiana branża digital goods. Opowiem o tym, jak budowaliśmy startup, który naszym zdaniem wymaga właśnie długiego pasa startowego. Firma istnieje od 2009 roku. To jest koncept Endless Runway. Mam nadzieję, że my nie jesteśmy na takim Endless Runway. To znaczy, muszę powiedzieć, że akurat Legimi ma się dobrze, szczególnie po wprowadzeniu nowej oferty, którą pewnie część z Was zna i o której dzisiaj opowiem. Natomiast opowiem Wam o tym, jak funkcjonować jako startup w środowisku, które powoduje, że trudno uzyskać break-even w ciągu pierwszych 12, czy 18, czy nawet 36 miesięcy. Legimi w 2009 roku było zwykłą księgarnią internetową. Ja bym powiedział dzisiaj nawet zwykłą, nudną księgarnią internetową, sprzedającą e-booki jako pliki. Uważaliśmy, że to jest dużo, uważaliśmy, że to jest jakaś innowacja. Przypomnijmy sobie, co się działo w 2009 roku. Istniał DRM, wystartował projekt eClicto, który oferował zawrotną ilość 500 tytułów. To była jedna z najlepszych księgarń, która miała swoje 5 minut w głównym wydaniu wiadomości. Czytniki kosztowały po 1500 zł z e-inkiem. Tak wyglądał nasz 2009 rok. Wtedy w naszych prognozach, nawet z kolegą przegrałem zakład, nie spodziewaliśmy się tak szybkiego wprowadzenia mobilnych technologii, jaką stał się iPad, który otworzył nam zupełnie nowe możliwości. Po pierwsze, mogliśmy implementować aplikacje na tego typu urządzenia. Na czytniki też próbowaliśmy, tylko że co upgrade Linuxa, to się okazywało, że ta aplikacja przestaje nam działać. Poza tym te urządzenia, co też stało się pewnym ewenementem na ówczesne czasy, te urządzenia umożliwiały, czy dawały ciągłe połączenie, tak zwaną chmurę, ta dzisiaj oczywistość i pewien standard. To dało nam zupełnie nowe możliwości i o tym dzisiaj opowiem, jak powstawała nasza księgarnia, która umożliwia czytanie w abonamencie. Na początek chciałbym się dowiedzieć w ogóle, kto z Was czyta e-booki? No, las rąk. A kto czyta na Kindlu? Mniejszość, to jest zaskoczenie dla mnie. A kto czyta na iPadzie, na smartfonach? No chyba pozostała część, chociaż myślę, że gdzieś tutaj parę osób się jeszcze nie zgłosiło. Nie zdeklarowało. Tak, myślę, że i tak mamy tutaj niereprezentatywną próbkę. Robiliśmy badania niedawno i okazuje się, że większość e-booków jest konsumowanych na Kindlach. Natomiast my zaproponowaliśmy model abonamentowy, analogiczny do tego, co znamy z branży streamingowej, czy z branży w ogóle rozrywki cyfrowej, czyli Netflix, Spotify. W 2012 roku, w listopadzie, mniej więcej o tej porze, czy w październiku, listopadzie, mniej więcej o tej porze, odpaliśmy księgarnię, która oferowała zaledwie użytkownikom iPadów dostęp do 2000 tytułów za 20 zł niecałe. Naszym zdaniem przenosiliśmy z tej nudnej księgarni internetowej, która umożliwiała pobranie pojedynczego pliku, użytkownika na zupełnie inny poziom doświadczenia konsumenta. Po pierwsze, właśnie odeszliśmy od tego żmudnego łowienia promocji. Dzisiaj wciąż kupując pliki, szczególnie kindlowcy to doświadczają, trzeba czekać na promocję. Tak? Szukamy tytułów, bo normalnie e-booki są dość drogie, na co się składa wysoki VAT, wysoka opłata licencyjna, jaką trzeba odprowadzić agentowi. Wcale nie jest tak, że wydawcy mają z tego nie wiadomo jakie kokosy. Więc ta cena nie może być wielokrotnie niższa, jakbyśmy oczekiwali. Natomiast sprzedaż napędzają różne akcje promocyjne. I wiemy jako użytkownicy, że to jest dosyć takie irytujące, no trzeba czekać, aż ta cena będzie no, tak zwana nasza ulubiona, czyli 9,90. W abonamencie tego nie ma. Każda książka jest dostępna cały czas za te 19 wtedy 19 zł. Poza tym przenosimy użytkownika na inny poziom konsumencki, co to oznacza? Dajemy całą bibliotekę. Nie 5 książek, nie 3, które sobie ściągniemy, tylko tak naprawdę no, wszyscy, którzy użytkujemy, nie wiem, muzyki, streamingu, wiemy, co to znaczy, że jest nastrój na jakiś kawałek, można po niego sięgnąć. Nie trzeba było zaopatrzyć się w niego z wyprzedzeniem. Poza tym, budując platformę, gdzie każdy plik jest tak samo daleko, nie jest oddalony o tych kilka złotówek więcej, nie ma zróżnicowania cenowego, tak naprawdę każdy z nas czuje pewną mobilizację do tego, żeby czytać. No w końcu zapłaciłem, chciałbym wykorzystać to, co zapłaciłem.
Temu mają też służyć statystyki, to jest jakaś taka bardzo prosta grywalizacja. Naszym zdaniem uzależniony od czytania czytelnik zostanie z nami dłużej, więc nam się to po prostu zwyczajnie opłaci. W 2013, w zeszłym roku pod koniec, z tej księgarni, która oferowała za 19,90 dostęp wyłącznie dla iPada, ewoluowaliśmy do księgarni, która umożliwia już czytanie na, oczywiście na Androidach, na Windows Phone, na Windows 8, ale także, co dla nas było sporym osiągnięciem, na czytniku e-ink. Niestety nie jest to Kindle. Z prostego, pisaliśmy nawet do Jeffa Bezosa, tak wyobraźcie sobie. Odpisywał nam jego Key Account Manager, który tłumaczył, że no, Kindle jest zamkniętą platformą, nie zamierzają udostępniać SDK. Natomiast mieliśmy możliwość stworzenia aplikacji na czytnik z Androidem. W Polsce jest taki czytnik i pewnie pojawi się ich trochę więcej. Ten czytnik to był Onyx C65, Onyx Books, jeden z głównych czytników wymienianych w rankingu po Kindlu. Bardzo dobry sprzęt, ma dobre recenzje. My nie jesteśmy jego importerem, jesteśmy partnerem importera, więc tak naprawdę nie mam tutaj specjalnie intencji reklamowania konkretnie tego sprzętu, natomiast polecam poszukać recenzji, bardzo fajna rzecz. No i otworzyła tak naprawdę nam drogę do serc tych wszystkich użytkowników, którzy czytają dużo, czytają na tego typu urządzeniach i cenią sobie ten komfort właśnie, jaki daje e-ink i rzadkie ładowanie baterii, możliwość czytania w promieniach słońca. Od tego dnia też wprowadziliśmy nową ofertę, pierwszą w ogóle na świecie tego typu. Sprzedajemy książki na kilogramy, sprzedajemy książki na strony. Za 6,99 można przeczytać 150 stron miesięcznie. W pierwszym miesiącu jest oczywiście jakiś tam skromny bonusik. I to jest taka oferta dla tych, co czytają rzadko. Strony nieprzeczytane przechodzą na kolejny okres, czyli tak naprawdę nawet jeśli nie przeczytaliśmy, bo nas obowiązki cokolwiek pochłonęło w danym miesiącu, w kolejnym będziemy mogli te złotówki wykorzystać. I to była kolejna informacja, którą wprowadziliśmy tak naprawdę analizując zachowania konsumentów. Sporo komentarzy otrzymaliśmy takich, że chcemy czytać na więcej niż jednym urządzeniu i chcemy też mieć plany taryfowe w cudzysłowie, które będą troszeczkę bardziej przystępne, bo te 19 czy obecnie 30 zł za opcję bez limitu nie jest dla każdego, szczególnie dla tego, który czyta mniej niż jedną książkę miesięcznie. Więc customer development. To, co jest w bibliotekach najfajniejsze, w odróżnieniu od księgarń, to jest to, że one kładą na pierwszym miejscu tak naprawdę satysfakcję klienta, satysfakcję czytelnika i satysfakcję czytelniczą, nie finansową. I myślę, że właśnie od tego momentu, kiedy przeżyliśmy tą transformację, zrobiliśmy ten pivot, wykorzystując możliwości, jakie daje właśnie sprzęt działający w chmurze, staliśmy się księgarnią czy firmą dużo bliższą czytelnikowi. Zauważyliśmy, że tak naprawdę najważniejszym naszym elementem, jeżeli chodzi o kanał komunikacji z klientem, już nie jest tylko newsletter z promocjami, ale infolinia, kiedy to klienci do nas dzwonią i pytają, zgłaszają, co by można było tutaj w tej naszej jeszcze aplikacji usprawnić. Otrzymaliśmy bardzo wiele fajnego feedbacku po tym naszym pivocie. Przede wszystkim zapytaliśmy się, co tak naprawdę klienci w naszej aplikacji widzą. 95% podała nam też dosyć zdroworozsądkowy wybór, jako topowy. Łatwość pobierania. To jest największa cecha i największa zaleta naszej księgarni. Po wprowadzeniu danych karty płatniczej wszystkie przyciski kup zamieniają się na przyciski pobierz. Właśnie te płatności cykliczne, które były naszą sporą obawą, bo w końcu w Polsce karty płatnicze nie są najczęściej wybieraną metodą, a przelewy pay by linki nie dają nam takiej, podniosłyby nam krótką czern, tak? Bo osoba, która by zapomniała z różnych powodów przedłużyć tego abonamentu, no, przestałaby nam przynosić przedłużać, przez co tak naprawdę odbiło się to na wszystkim, na wyższych kosztach marketingu i na wyższych kosztach samej usługi. Dlatego te płatności cykliczne były naszym takim zagadką. Okazało się, że da się to w Polsce zrobić, jak najbardziej to funkcjonuje i użytkownicy też sobie to chwalą. I to właśnie te płatności cykliczne stały się pewną receptą naszą na satysfakcję klienta, bo klient, ktoś gdzieś tam napisał w komentarzach, czuje się jak małpa, która wykradła klucz do plantacji z bananami. A po prostu cały czas jest po tej drugiej stronie paywalla, cały czas może ściągać e-booki, trochę inne doświadczenie klienta. Tak wygląda nasz produkt, który no też dodatkowo jeszcze od klientów się dowiedzieliśmy, że 76% z nich uważa, że dzięki temu oszczędza czas. Co to, do czego wszystkiego, kolejny przykład, odkrywanie swoich gustów czytelniczych.
wchodząc do księgarni, gdzie każda książka nas coś kosztuje, tak naprawdę nie zaryzykujemy autora, co do którego nie mamy sporego przekonania lub nie znaleźliśmy recenzji jego książki. W abonamencie czy w ogóle w bibliotece takich pytań sobie nie zadajemy. Cały czas mieliśmy w głowie zdanie Jeffa Bezosa, że tak naprawdę to autor dostarcza doświadczenie konsumenta, nie jakakolwiek platforma, nawet najlepsza. Natomiast w rozmowie z wydawcami wiedzieliśmy, że to oni oczekują od księgarń, że my wymyślimy jakieś rozwiązanie w walce z Chomikuj, w walce o wyższe ceny. I to naszym zdaniem się udało, ponieważ te wszystkie elementy, które wymieniłem, to są przewagi ponad tradycyjną dystrybucją plikową. No i oddajmy głos konsumentom. 95% wypowiedziało się, że poleciłoby taki model swoim znajomym. Co jest też dla nas sporym zaskoczeniem. Spodziewaliśmy się, że to będzie mimo wszystko wymagało dużo dłuższego pasa startowego, jeżeli chodzi o konsumentów. A jak jest z wydawcami? No właśnie. Wszyscy z Was, którzy być może śledzili te informacje prasowe towarzyszące naszemu rewolucyjnemu startowi, mogą to skojarzyć właśnie z tytułem książki, czy w ogóle z tym terminem branżowym. Po prostu była to przełomowa innowacja. Spróbuję szybciutko rozłożyć na czynniki pierwsze. Stwierdziliśmy, że jeżeli chcemy uzyskać wiarygodność w oczach wydawców, musimy to zakomunikować. Musimy to zakomunikować w sposób poważny, traktując tą wiadomość nie jako jakiś tam drobny news. Uczyniliśmy z tego materiał, który się pokazał w czołowych mediach w Polsce. I to tak naprawdę wywołało efekt odwrotny niż od zamierzonego. Okazało się, że budując wspólnie tą wieżę, jak tutaj na tym obrazie Petera Bruegla, wspólnie tą wieżę Babel jako jakiś taki naprawdę obraz nowoczesności, różni nas jedno, język. Z wydawcami zwyczajnie nie mogliśmy się porozumieć. Mówiliśmy do nich językiem przyszłości, mówiliśmy do nich o szansach, które nie dotyczyły ich codzienności. Oni stwierdzili, że po prostu stanowimy dla nich zagrożenie, oferując wszystko za niewiele i odbije się to błyskawicznie na ich sprzedaży książki papierowej. Dlatego losy nasze były takie, że po miesiącu musieliśmy księgarnię naszą nowoczesną, świetną, fajną zamknąć i wybrać się w podróż po Polsce. Udało się na szczęście w tych rozmowach uzyskać od wielu wydawców, tak jak chórem mówili do nas, prawda, uciekajcie, nie róbcie nam tego, tak jak spotykaliśmy się indywidualnie, przybijali nam piątki, oczywiście udało nam się nawiązać ten wspólny język i wyjaśnić, o co chodzi. A jak ich przekonywaliśmy? Między innymi argumentami, które znaliśmy z innych branż, choćby od guru tutaj streamingu, czyli Daniela Eka ze Spotify, który zwyczajnie wyjaśnił, że to jest tak rewolucyjna zmiana modelu biznesowego, że trzeba po prostu zwyczajnie przestać przeliczać sprzedane kopie i planować sprzedaż w oparciu o nowości, jak to dzisiaj się dzieje na rynku książki, tylko zastanowić się, jak zmienić nawyki użytkowników, czy jak wykorzystać te nowe nawyki użytkowników i zarabiać na dostępie. Poza tym naszym silnym argumentem przemawiającym za usługą tego typu, która mogłaby kanibalizować, prawda, sprzedaż. Takie były obawy wydawców, co się potem okazuje nie do końca znajdujące poparcie w faktach. Dziś 40% czytelników nie płaci. To wcale nie ze względu na piractwo, ze względu na ten drugi obieg książki. Książka, jak dobrze wiemy, nie jest, każdy z nas jest czytelnikiem. To problem, który każdy z nas może jakoś sobie zinterpretować. Wypożyczamy książkę z biblioteki, pożyczamy książki od siebie nawzajem. To jest drugi obieg książki, z którego wydawca nie widzi złotówki. Mało osób wie o tym, że w Polsce wypożyczając książkę z biblioteki nie wprowadzamy żadnych nowych pieniędzy do obiegu. Ministerstwo nie płaci za kolejne wypożyczenie. Inaczej jest w abonamencie. Ostatnie nasze dane, w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, opublikowaliśmy wspólnie z agencją badawczą SW Research takie podsumowanie. Wśród oczywiście internautów 60% naszych respondentów wypowiedziało się za tym, czyta książek więcej niż 10 rocznie. To jest bardzo silnie czytająca grupa. I w tej grupie ponad 50% prawie, a pewnie i więcej, bo to oczywiście w ankietach zawsze wychodzi trochę niżej, przyznało się do nielegalnego pobierania książek z internetu. To jest obrót, z którego wydawcy nie mają żadnych oczywiście pieniędzy.
Kolejna rzecz, która w abonamencie jest... by się nie zdarzyła. No, wydawcy odpowiadali na to w ten sposób. Okej, to nie jest nasz dzień dzisiejszy. To jest gdzieś może jakaś odległa przyszłość. Ale tak naprawdę rynek e-booków, sprzedawanych e-booków, bo co innego czytanych, jak widać, prawda, 50% czyta i nie zgłasza tego nikomu. Rynek sprzedawanych e-booków to jest raptem 3% sprzedaży książki w papierze. Więc wydawcy nam odpowiadali, okej, idźcie sobie, jesteście kosmitami, może kiedyś ta przyszłość nadejdzie. My na razie nie będziemy jej przyspieszać. Trzeba zrozumieć też tą branżę. Michael Porter stworzył ten znany pewnie wszystkim model 5 sił Portera i nie wnikając w detale, chciałbym tylko pokazać wam na jego przykładzie, jaka dzisiaj jest pozycja wydawcy. Ścierają się tutaj dwie siły. Siła negocjacyjna dostawców i siła negocjacyjna odbiorców. Dzisiaj dzięki internetowi siła negocjacyjna odbiorców zdecydowanie wzrosła, ponieważ posługujemy się internetem, ekonomią skali, w której lider bierze wszystko. W internecie lider bierze wszystko, tak naprawdę może dyktować politykę cenową, przez co spadają marże wydawcom i od kilku lat obserwujemy stopniowe przenoszenie się sprzedaży książki papierowej do internetu, co ma swoje reperkusje w obniżaniu w ogóle marż na rynku książki. No i tak naprawdę wydawcy też walczą z tą wojną cenową na rynku. Podmioty, które sprzedają te książki, chcąc jak najwięcej mimo wszystko ugrać, prowadzą coraz bardziej aktywną kampanię na rzecz przecen. To też pogarsza jeszcze sytuację wydawców, więc trzeba zrozumieć, że oni czują się troszeczkę zepchnięci do defensywy. Poza tym mają perspektywę nieuchronnej i niekończącej się walki z piractwem. Tutaj króciutko chciałem wam pokazać, że to nie jest batalia, w której możemy wygrać. Wydawcy nawet nie mieli specjalnie szczęścia w pozwie przeciwko Chomiku.pl, który został oddalony. A widzimy tutaj z perspektywy ostatnich lat, jak Google w swoim Transparency Report pokazuje, że im więcej zgłasza się ostatnio próśb o usunięcie linków do nielegalnych źródeł, tym słabiej Google jest w stanie z nimi, że tak powiem, sobie poradzić. Mimo że wysiłki ze strony Google są odpowiednie, są wzmożone, to ta skala już jest po prostu wymknęła się spod kontroli. I wydawcy tego oczywiście są świadomi, więc pytanie, czy to jest przed nami tak już czarna rzeczywistość, czy zanim my dotrwamy do tego rynku e-booków, wszyscy wydawcy nam wymrą? No nie, jest nadzieja. My też staramy się w taki dialog z wydawcami wchodzić. Otóż świeże badania ekonometryczne z rynku amerykańskiego pokazują, że dzięki sprzedaży e-booków i dzięki temu, że czytamy ich w sumie więcej, wartość tego rynku może urosnąć. I to może urosnąć istotnie. Wartość rynku kontentu w ogóle czytanego. I ja się tutaj nie odnoszę do całego rynku książki, bo na rynku książki mamy albumy kolorowe, mamy książki dla dzieci, mamy książkę akademicką, która będzie transformowana prawdopodobnie do platform e-learningowych i tak dalej. Wiemy o e-bookach, że da się je czytać na Kindlach, wiemy, że chętnie je czyta na iPadach i o tym tego dotyczy ta prognoza. Więc poza tym 60% czytanych książek prawie nie powoduje uszczerbku w sprzedaży papieru. To też są wyniki najnowszych badań właśnie w Ameryce. Poza tym książki elektroniczne też 3 razy rzadziej pożyczamy, czyli to jest dużo bardziej osobisty produkt, więc nawet jeżeli on kosztuje 3 złote czy 10 złotych, to mimo wszystko należy to pomnożyć, gdybyśmy chcieli znaleźć jakieś odniesienie do papieru. Zatem kiedy będzie w Polsce wreszcie Eldorado e-bookowe, kiedy wszystkie książki będziemy mogli czytać, kiedy będzie to więcej niż, kiedy więcej czytelników będzie czytało elektronicznie niż ludzi wierzyło w UFO? Tego typu sygnały od czołowych wydawców wskazują, że ta perspektywa już nie jest aż tak odległa. To jest wydawca, który sprzedaje bardzo dużo w e-bookach i co ciekawe potwierdził, że nie ucierpiał na tym papier. Wydawnictwo Albatros, wydawca świetnych kryminałów, między innymi oczywiście. Powołując się tutaj na zdanie Rasa Grandidatiego, który jest, można powiedzieć, papieżem e-booków, bo to jest szef dywizji Kindle. Ile mamy jeszcze czasu? 4 minuty. Powołując się na to sformułowanie, tak naprawdę to jest tylko kwestia stopnia zdigitalizowania oferty, czyli stopnia czy liczebności półki, czy nie wiem, pojemności naszych półek w księgarniach e-bookowych. Obecnie liczy się, że tytułów do dystrybucji cyfrowej jest
od kilkunastu tysięcy, jeżeli chodzi o beletrystykę, jeżeli liczyć książki akademickie czy fachowe, no to będzie powiedzmy około 20 tysięcy plików. To jest wciąż malutko, jeżeli porównałem to do kilkuset tysięcy czy milionów, czy kilku milionów, które oferuje Amazon. No i tutaj też w zasadzie nasi respondenci w ankiecie, którą przeprowadziliśmy nie tak dawno, odpowiedzieli nam dokładnie w ten sam sposób. Książki elektroniczne, które pobierają nielegalnie, pobierają dlatego, że nie ma ich w legalnym obrocie. To jest sygnał do wydawców tak naprawdę. Ta przyszłość może być dla nich korzystna, dla nas wspólnie korzystna, pod warunkiem, że wydawcy sięgną po te wszystkie książki, których dzisiaj nie ma wśród nowości, czyli odgrzebią tak naprawdę długi ogon. To jest dla nas, dla Legimi też spore wyzwanie. Mamy pomysł, jak to robić i chcemy się w to włączyć. Co będzie paliwem napędowym dla tego rynku na najbliższe lata? Między innymi mocne wsparcie ze strony środków europejskich w ramach programu Cyfrowej Agendy, ponieważ Polska, jeżeli chodzi o poziom sprzedaży cyfrowych produktów, znajduje się na szarym końcu Europy. Ledwo mi się tutaj udało na tym slajdzie nas zmieścić. 6% Polaków pobrało kiedykolwiek grę, muzykę, książkę lub film z legalnego źródła. Naszym zdaniem z tych 3% w perspektywie 2020, bo taki mamy tutaj program najbliższy, właśnie jeżeli chodzi o wsparcie funduszy europejskich, rynek e-booków urośnie z pewnością do liczby dwucyfrowej. Czy to będzie kilkadziesiąt procent? Życzmy sobie tego. Co jeszcze będzie paliwem napędowym? Będą benchmarki. Mimo wszystko w Polsce nie jesteśmy liderami technologicznymi. Tutaj wiele dobrego się dzieje w branży i w środowisku i chcieliśmy, żeby się to zmieniło, ale my byliśmy tak naprawdę z Legimi trochę, wyszliśmy przed szereg. Nie mieliśmy nawet punktu odniesienia z Doliny Krzemowej. Więc jeżeli tam czegoś takiego nie ma, to tym bardziej, no gdzie tu w Polsce? Okazuje się, że upłynęło troszeczkę czasu i Amazon też dołączył swoją ofertę bez limitu. Pojawiły się też referencyjne projekty w Europie, dzięki czemu w rozmowie z wydawcami, jeżeli się powołujemy, że HarperCollins, Bertelsmann jest zaangażowany w podobny projekt, no rozmowa troszeczkę inaczej przebiega. Kolejny aspekt, który sprawia, że tego typu usługi, niekoniecznie tylko e-booki, mogą to być audiobooki, mogą to być książki dla dzieci, mogą to być komiksy, wszelkie inne usługi będą miały łatwiejszą drogę na rynek. Kolejnym sygnałem jest zaangażowanie ze strony telekomów. Od roku szczęśliwie i efektywnie współpracujemy z Play i widzimy, że jest to pewien trop, którym operatorzy chcą podążać. Kolejna sprawa, która napędza tą branżę, to tak naprawdę akceptacja, coraz większe poparcie ze strony środowiska. Mieliśmy to szczęście, że otrzymaliśmy bardzo prestiżowe wyróżnienie, którego zupełnie się nie spodziewaliśmy i nawet nie wiem, czy do końca na nie zasługujemy, żeby stanąć w jednym szeregu z Polsatem czy z Polskim Radiem TVP za projekty cyfrowej telewizji i tak dalej i radia. Natomiast cieszymy się, że branża nas poparła, co też nam ułatwiło rozmowę z wydawcami, którzy nie, wciąż wielu z nich pozostaje sceptycznych. I w zasadzie tytułem już podsumowania. Można powiedzieć, że przed nami długa droga, tak? Opowiadam o przyszłości w 2020 roku. Już dziś możecie skorzystać z kilku tysięcy tytułów. Gwarantuję wam, że znajdziecie w tym zbiorze sporo pozycji wartych uwagi. Najważniejsze, żebyśmy czytali i to czytali mobilnie, pokazując właśnie wydawcom, że są odbiorcy, którzy czekają na rozwiązania. Nawet jeżeli dzisiaj korzystacie z Kindle i nie możemy wam zaoferować usługi abonamentowej, parę dni temu odpaliliśmy projekt analogiczny do boksów subskrypcyjnych typu Glossy Box czy Shiny Box, czy różne inne pudła właśnie takie dostarczane w formie niespodzianek co miesiąc. Taki box z niespodziankami, e-bookami co miesiąc możecie pobierać ze strony subclub.pl. To jest nasz kolejny projekt, ponieważ jesteśmy startupem z długim pasem startowym i nie możemy się żywić tylko z jednego projektu. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć, podziękować wam za uwagę i zaprosić do zadawania pytań.